No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj nie było jakichś ciekawych meczy, z których można było zrobić odcinek, więc zrobimy sobie zapowiedź dzisiejszego mistrza z Atletico a Chelsea. Bo to jest bardzo ciekawy mecz, gdzie no, dwie duże nowe są takie. Atletico też zapał kryzys, Chelsea swego wychodzi po zmianie trenera. No więc jak tutaj widzimy, w Atletico nie zagrają te piłkarze jak Carrasco, kontuzja mięśnia, Jimenez, kontuzja mięśnia, Herrera, choroba, Trippier, zawieszenie, no i Vrsaljko, kontuzja mięśnia. W Chelsea nie zagra Thiago Silva, bo ma kontuzję uda. Mecz jest dzisiaj o 21:00, na stadionie w Budapeszcie, albo nie, to jest w Bukareszcie. No, Bukareszcie to jest ten stadion Arena Naționala, nie znam rumuńskiego. Ale kurs jest, no, lepszy niby na Chelsea, bo Atletico jakoś w lidze teraz zadyszkę złapało. Z Levante zremisowali 1-1 w zaległym. Później w weekendu zagrali z Levante i z nimi przegrali 2 do 0, więc no, jakąś zadyszkę w lidze złapali. Chelsea też miała zadyszkę, bo nie umiała wygrać za Lamparda jeszcze. Ale jak przyszedł Tuchel, to odmienił drużynę i net bez przegrywają, czy wygrywają bez straconej bramki, więc Chelsea swoją grę poprawiła, jak widać. No i co jeszcze tutaj można powiedzieć o tym meczu? No, mecz będzie na Polsat Sport Premium 2, jakby ktoś chciał obejrzeć. No. No. Zaczynamy może jeszcze zobaczyć. Jakąś ten durny flaskor naładuje. Na Fortunie na Atletico jest 2,98. Na Chelsea 2,80, a na remis kurs 3. Równe 3. W STS-ie to jest 2,80 na Atletico, 2,80 na Chelsea, no i 3 na remis, czyli no porówno są kursy w STS-ie na obie drużyny. W BetClicku jest 2,85 na Atletico i 200, znaczy 2,80 na Chelsea. Więc tutaj Chelsea faworytem u BetClicka, w Betfanie faworytem również Chelsea. W LVBet też Chelsea faworytem. PZBook też Chelsea faworytem. No, dużo tych też. Raczej Chelsea. Jedynie STS postawił kurs, że obie drużyny mają taki sam kurs. No, więc dzisiaj będzie ciekawy mecz. A jutro. Jutro zaję chyba podsumowanie tego meczu. Albo meczu Bayernu. Albo zrobię podsumowanie dwóch meczów od razu. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia i elo.